Spodenki kupiłem. Kąpielówki. Jeszcze nawet metka jest. No będę jechał w tym roku nad morze, to będę w tych pływał. Rozmiar XL, czyli takie jak zawsze noszę. No biało-czerwone, takie jak nasze barwy narodowe, akurat takie się trafiły. A nie drogo, tam H30 zł na Allegro. I kupiłem jeszcze takie spodenki krótkie, to takie dłuższe już, nie? Troszkę, o, niż tamte, ale te już nie do kąpania, tylko do chodzenia, tak normalnie. Bo ja to zawsze w dżinsach długich chodzę, aż po kostki, po stopy. I nigdy nie chodzę w krótkich spodenkach. 20 lat nie chodzę w takich spodenkach, w ogóle to nie jest w moim stylu. Chodzić w krótkich majtkach. No, ale po prostu w te lato chcę się troszeczkę opalić, żeby nogi nie były już takie blade. No, a druga sprawa jest taka, że jak jest tak gorąco, ja tak dużo chodzę, to jak spodnie jeansowe wiszą i jest krok, to tak mnie to obciera pomiędzy udami, że aż się skaleczyłem ostatnio, że muszę chodzić w czymś dresowym, po prostu tak jak to z materiału dresowego. Bo rany mam gołe po prostu na nogach, tak bardzo to boli. Kiedyś mi też tak już się zdarzyło, jakieś, no już 10 lat temu czy więcej. No takie były upały wtedy i teraz takie upały są, no. A poza tym pewnie jak słychać po moim nosie, teraz jestem troszkę chory. Mam zatkany cały nos, nie wiem, wczoraj mi jakaś alergia złapała, czy cholera wie co. Zatkany mam nos i w ogóle cały czas prycham, kicham i dmucham i w ogóle tak się słabo czuję. No głowa tak jakby, no, ciężka. Może głowa nie boli, ale słaby jestem po prostu, no. Mam nadzieję, że to przejdzie, bo w przyszłym tygodniu, no, chciałbym już pojechać na te wakacje opragnione. Ostatnim razem nad morzem to byłem latem oczywiście, to w 2017 roku, gdy odcinek na kanale Retroarchiwizacja nagrywam, byłem wtedy w Gdańsku, w Sopocie i chyba w Gdyni. A tak to byłem w zeszłym roku w Krynicy Morskiej, ale to było zimą. Pojechaliśmy polonezem, a tak to nie byłem, no ile, 6 lat już nad morzem, więc bardzo chciałbym. I bardzo chciałbym do Gdańska pojechać na jarmark dominikański. No, no coś może też jakiś filmik nagram, ale może też coś fajnego sobie kupię. Zawsze tam różne fajne staracia są. No co ja, na co ja liczę? Na jakieś stare gry, może jakąś jedną kupię. Nie będę kupował nie wiadomo ile gier, bo to każdy wariat to jedzie i kupuje 10-15 gier. Nie, może jakąś jedną kupię, żeby pokazać na kanale. Ewentualnie może coś do moich polonezów, jeśli są tacy sprzedawcy, którzy sprzedają tam jakieś części samochodowe. Różne rzeczy tam mogą być. No gry to na pewno są, bo już widziałem na polskiej scenie retro ludzie wstawiają, że gry są, ale czy będą części samochodowe, tego nie wiem. Natomiast wiem, że to jest jedna z największych takich giełd staroci i po prostu bardzo chciałbym tam być. No to na razie tyle, no i do zobaczenia w następnych filmach. Cały czas moja aktywność na pozostałych kanałach Moto Retro Press i na Retroarchiwizacji działa. Jutro na Moto Retro Press będzie odcinek z Polonezem nowy, a na Retroarchiwizacji nowy odcinek z Brick Game'em. To jak ktoś chce, to zapraszam na te dwa kanały. I wszystkiego dobrego, cześć.